brawo dla ciebie, dzieciak. Miasto potrzebuje jej. Tak jak ty, szczery przekaz. To codzienność, muzyka, miasta, ewenement, jedność. No bardzo, bardzo często się zdarza jednak, tak jak ty mówisz, że ta muzyka przekazuje gdzieś tam bardzo proste, prymitywne treści, ale to nie jest cała muzyka, cała kultura. Cała kultura ma bardzo dużo do zaoferowania. Artyści, którzy piszą mądre teksty, mają również bardzo wiele do powiedzenia. I to nie jest tak, że ten wizerunek taki właśnie, wiesz, nie wiem, chuligańsko, jakiś tam po prostu agresywny jest, opisuje całą tą kulturę, całą tą zajawkę. Tak nie jest, to są jakieś marginalne opinie. Zobaczmy, jak to się dzieje na przykład w przypadku punk rocka, nie? Zapyta się babci, co ona myśli o takim punku, nie? To dla niej to będzie brudas, chuligan i obibok i narkoman, tak? A ja znam takich punków, którzy, kurde, nie dość, że mają zespoły, dbają o swoje kobiety i rodziny, to mają do powiedzenia coś i robią naprawdę ważne rzeczy, angażując się również w jakieś jeszcze poboczne sytuacje i to jest to. Nie dać satysfakcji wrogu. One się w zasadzie nie różnią, no po prostu przyjeżdżamy na zaproszenie i też w zasadzie wypada się cieszyć, że gdzieś w mniejszych miastach jest też odbiór na tą muzykę i na ten zespół, nie? Jakby duże miasta, wiadomo, ponieważ tam jest gdzieś tam się bardziej kręci kultura, są więcej możliwości koncertowych, więcej sali, więcej klubów, ale równie bardzo się cieszymy z właśnie zaproszeń do mniejszych miast i zawsze chętnie jedziemy tam, gdzie nas zaproszą. Jesteśmy 247. To mamy G-Kid, mamy G-Kid, mamy G-Kid, masz to wszystkie miejsca, które nie są Warszawą, odbieramy bardzo dobrze, bo w Warszawie chyba gra się takie koncerty, no umówmy się, że nie są one najbardziej energetycznymi koncertami na świecie, a wszędzie w całej Polsce koncerty są raczej bardzo ogniste i właśnie myślę, że właśnie takie miejsca, które nie, w których codziennie nie jest co inny koncert, w których tak, są wygłodniałe i czekają, jak już przyjeżdżają jakieś konkretne ekipy, no to robi się naprawdę dobry ogień, więc myślę, że odbieramy jak najbardziej i myślimy, że będzie dzisiaj ogniście. Z Warszawą jest tak, że też strasznie dużo naszych znajomych przychodzi na koncerty i różni, nie wiem, jakieś były kobiety i tak dalej i wszyscy nasi znajomi przychodzą na koncerty, ale nie wszyscy ci znajomi jakoś tak ogniście się bawią, nie? Prawda? Oni czasem przychodzą, żeby okazać szacunek, a nie kiwają głowami na przykład, tylko się patrzą przez 50 minut koncertu, bo myślę, że to jest spoko. Więc do wszystkich moich ziomów i do wszystkich moich koleżanek mówię, kiedy ja daję z siebie wszystko na scenie, a ty przyszłaś, stoisz przed sceną i robisz tak, to nie daj mi tej energii. Natomiast kiedy przyjeżdżam sobie gdzieś na drugi koniec Polski i wszyscy są mega zajrani, to owszem, to jest właśnie to. Czwartoligowy futbol, my 4 do setki, 4 na 4 na P. Nie ma szczerych intencji, to stul hałapę. Nie, właśnie to jest, jeżeli chodzi o ogólną dostępność do prawdziwego hip-hopu, mówię o takim hip-hopie, a nie o jakimś tam pitu-pitu, to myślę, że ona zmalała rzeczywiście i może dla osób takich nie siedzących w tym stricte, nie jakby nie spędzających nad tym czasu, rzeczywiście może być wrażenie, że bo te media już się zachłysnęły, już wypluły i może być takie wrażenie, że jakby zainteresowanie opadło i że ten boom opadł, ale cały czas, jeżeli chodzi o środowisko hip-hopowe, o towarzystwo hip-hopowe, o tą muzykę, to wszystko cały czas się dzieje bardzo dobrze i rozwija, powstają kolejne kozackie płyty i cały czas wszystko idzie w bardzo dobrą stronę i działa, żyje własnym życiem, jest to naturalnym życiem, nie jakieś rozgrzebywanie, więc myślę, że jest wszystko jak najbardziej dobrze. Tak, zgadzam się. Scena po prostu okrzepła, mam nadzieję, że hip-hop nie jest tylko jakąś przelotną modą teraz, tak jak było za czasów, kiedy faktycznie było więcej hip-hopu w mediach, ale to było wszystko takie przelotne, to był boom, to była zajawka, tak jak na, nie wiem, bałkański folk i Kai Bregowicza. A teraz polski hip-hop nie jest w opcji takiej, że to jest boom, to już jest okrzepły, konkretny gatunek, który ma swoje grono fanów, tak jak
zespoły punk rockowe koncertują po Polsce, czy rockowe, ci wszyscy ludzie mają po 40-50 lat i doskonale sobie radzą, ponieważ scena rockowa okrzepła, czy punk rockowa okrzepła i to już jest konkretny gatunek, którego nie sposób medialną nieobecnością wykorzenić, bo zawsze są, pozostają fajni. Mam nadzieję, że też kiedyś będę 50-letnim gościem, który może liczyć na swoją wiarę. Kultura nie w ogóle nie przycichła. To jest jakaś bzdura to, co mówią media, że odsuwając się od hip-hopu powodują i mówią trochę tak, że hip-hop umarł, hip-hop się skończył. W ogóle kto wam prawo do takiego mówienia o takich rzeczach? To jest jakaś totalna bzdura, nie? Hip-hop żyje, ma się dobrze, powstają piękne płyty, raperzy naprawdę mają bardzo wysoki poziom, nie wiem, nawet widać po tym, jak pracuje Ostry, nie? Że on teraz, wiesz, święci triumfy, produkuje jako producent, jako MC, nagrywając z kolesiami ze Stanów, z Evidencem, z Keith Murray. To są po prostu ludzie, którzy robili, wiesz, hip-hop od... Albo od dawna, ale dopiero teraz, albo na bardzo wysokim poziomie. Także dopiero teraz mi się wydaje, że hip-hopowcy i zespoły hip-hopowe mają wszystkie narzędzia do tego, by tworzyć i by działać, żeby to było prężne, oryginalne i odkrywcze. Do tej pory mi się wydawało, że to tak po omacku działało, ta kultura i ta scena. Gdzieś tam były jakieś wytwórenki, ktoś tutaj, kontrakty, tu się zrywało te kontrakty, to było takie wszystko jakieś takie nieusankcjonowane. Natomiast no teraz patrząc po tym, na przykład jak ludzie przychodzą na koncerty, no to wiesz, na przykład na 10 koncertów mieliśmy 6 sprzedanych, nie? Czyli było tyle ludzi na koncertach, że nie można było do klubu wejść, więc jakby to obrazuje, że wiesz, że z jednej strony mówią, że hip-hop umarł, a z drugiej strony zupełnie co innego widać, nie? Bo ja też widzę, ileś mniej więcej, że tak powiem, interesuje się, ile zespoły po niektóre sprzedają płyt, żeby też mniej więcej wiedzieć o tym, bo wiesz, mówi się o jakimś kryzysie, nie, a gwiazdy po sprzedają po 3000 płyt, a hip-hopowcy po 15, nie, więc no sorry, no dlaczego, wiesz, dziedzina, która, wiesz, jakoś ta sprzedaż jeszcze się kontynuuje, dlaczego jest traktowana po masoszemu, nie? Dlaczego tego popu się nie wyrzuci z telewizji, skoro on nie przynosi jakichś korzyści firmom bądź sprzedaży płyt, a promuje się właśnie miernotę obecnie i takie zupełnie, wiesz, jakieś takie no, zespoły, które są tylko rozrywkowe, nie wnoszą nic w swoich tekstach, to nie są teksty, które by coś mówiły, jakąś ważną treść, to są po prostu jakieś, wiesz, smutki dance'owe, które po prostu powodują tylko takie chwilowe rozluźnienie, nie ma tam żadnej głębi w tym, nie? Także taki jest smutny wniosek, że no niestety, no, wiesz, tu się media plecami odwracają, a ta kultura coraz bardziej, everyday po prostu wchodzi na najlepszy, kolejny zawodowy level. Nie dać satysfakcji wrogu. Większość płyt jakby wyprodukowaliśmy również, nie? Czyli też robiliśmy muzykę do tych płyt, nie? Gdzieś te utwory teraz nam Molesta plus Kumple, ja na przykład wyprodukowałem tam, nie wiem, 4 utwory, nie? Więc naprawdę, chcąc robić dobry hip-hop, musisz bardzo szeroko patrzeć w muzykę. To, co było kiedyś, jakie style. W ogóle projekt Authentic, który wcześniej mieliśmy jakby z Personem, wszystkie te 3 płyty pokazywały szerokość inspiracyjną w ogóle gatunku hip-hop. On samplował z jazzu, samplował z funku, samplował z reggae, samplował z rocka, samplował z popu. Hip-hop naprawdę z poważnej muzyki bardzo często samplował, więc hip-hop bardzo wielu elementów się składa i z wielu inspiracji gdzieś tam powstawał, nie? Więc ja tak naprawdę słucham tego, co jest dobre, nie? A tak naprawdę, żeby nie oszaleć, słuchając tylko z hip-hopu, muszę słuchać właśnie polskiego gdzieś tam big beatu, starych polskich rzeczy, bo też mam taką zasadę i w ogóle staram się jakby samplować polskie rzeczy, bo uważam, że skoro Amerykanie samplowali swoje rzeczy, nie wiem, Isaaca Hayesa, różnych wykonawców R&B i soul, którzy byli
z ich kraju, to oni wytworzyli jakość hip-hopu ze swojego kraju, tak? Ze swojej kultury. Więc jak można wytworzyć jakość swojego hip-hopu, będąc w Polsce? No musisz samplować artystów, którzy byli wcześniej, nie? Na winylach, których słuchali twoja mama, twój tata, być może jeszcze trochę dalej, albo być może troszeczkę bliżej, nie? Czyli gdzieś między, wiesz. Także to jest taka moja zasada właśnie taka producencka, że staram się jakby produkować rzeczy jednak z polskich rzeczy, a tu się nagle odkrywa taka sytuacja, że w Polsce mamy genialną muzykę i genialnych artystów, nie? Wystarczy popatrzeć na świat jazzu, no to po prostu jest odjazd, nie? Co tam się działo w tym świecie i jakie wspaniałe rzeczy, jak wspaniałe płyty wytwarzali ci artyści. Jestem naprawdę chylę czoła, nie? Znaczy, konwencja była rapowa mocno, bym powiedział. Natomiast jeżeli chodzi ci o G-Funk i zespół 247, no to bardzo jarają mnie takie brzmienia. Cały zespół jarają brzmienia z Los Angeles, z Kalifornii. I nie sztuką jest zrobić kolejny album oparty na nowojorskich brzmieniach, na samplach. Fajnie było zaproponować słuchaczowi coś innego, szczególnie, że my, kiedy podróżujemy samochodami, czy kiedy imprezujemy, naprawdę cały czas słuchamy G-Funku, więc byłoby dziwne, gdybyśmy non-stop słuchali G-Funku, a jako 247 zrobili album na przykład folkowy. Wynika to z naszych fascynacji sceną G-Funkową bardzo, nie wiem, z dekadę pewnie ona trwa. Tak. Tak, zawsze będziemy chcieli robić rzeczy, których jeszcze nie było w Polsce, bez względu na to, czy chodzi o wytwórnię, którą obaj z Łukaszem reprezentujemy, alkopoligamia.com, czy jeżeli chodzi o wydawanych artystów tam, czy też jeżeli chodzi o jakieś nasze osobne zajawki. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że będę mnóstwo różnych rzeczy eksperymentował, ale za każdym razem, jeżeli ktoś będzie kwestionował to, czy jeszcze potrafię zarapować konkretny, zajebisty, hip-hopowy, klasyczny sztos, to możemy się spotkać i gwarantuję, że cały czas posiadam te umiejętności. Nie jest tak, że wymieniłem jedne na drugie. Wiesz co, no ja teraz o tym jeszcze nie myślałem w ogóle. Nie wiem, może chłopaki coś myśleli. Ja na razie jakby nie podejmowałem tego tematu z tego powodu też, że no w ogóle cały czas gramy, jakby promujemy tą płytę, nie? Też jakoś tam mam jakieś swoje życiowe inne zadania, trochę mnie to odwodzi od myślenia na temat nowych rzeczy. No ale oczywiście, no zdecydowałem się na takie życie, że teraz nie pójdę do pracy i nie będę, wiesz, pracował w bankowości na przykład, no i idę dalej, wiesz, artysta jak ma coś do powiedzenia, to mówi, nie? Jeśli nie ma nic do powiedzenia, to milczy, wiesz. Też nie będę pisał kawałków tylko po to, że ktoś oczekuje ode mnie tego. Ja muszę chcieć to powiedzieć, albo chcieć to zrealizować, nie? Więc na razie mam to gdzieś w sferze pomysłu, ale nie mam jeszcze nic, wiesz, jakiegoś tam wykrystalizowanego pomysłu. Wszystko co najlepsze, w domu, w samochodzie, na iPodzie, na imprezce.